Sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest szczególna, jeżeli chodzi o położenie podatników i organów podatkowych. Pojawia się coraz więcej pytań dotyczących tej szczególnej ustawy obowiązującej od 1 kwietnia. Jednym z tych pytań jest takie oto pytanie, czy warto w ogóle i czy gminy powinny stosować te preferencje, które ta ustawa przewiduje. Mam tutaj na myśli przede wszystkim uprawnienie rad gmin do wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2020, a także uprawnienie do przedłużenia terminów płatności rat tegoż podatku do 30 września 2020 roku. Jeżeli ktoś stawia mi takie pytanie, czy warto, odpowiadam pytaniem na pytanie, a czy nas na to stać. Należy bowiem zwrócić uwagę, że o ile przedłużenie terminu jest tylko oddaleniem płatności podatku, o tyle zwolnienie z podatku nieruchomości powoduje, że tego podatku gmina już nie uzyska. Nie jest zresztą też tak, że jedynymi instrumentami prawnymi, którymi dysponuje gmina, są te dwa rodzaje uchwał wskazane w ustawie obowiązującej od początku kwietnia. Nie zmieniło się nic, jeżeli chodzi o uprawnienia rad gmin w zakresie na przykład zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Nie zmieniło się nic, jeżeli chodzi na przykład o kwestie związane z określaniem stawek podatkowych. Tutaj rady gmin niektórych korzystają z tego uprawnienia, wskazując, że przecież dopuszczalne jest nawet obniżenie stawki ze skutkiem wstecznym od początku roku. Zapomina się także o całym instrumentarium, które znajduje się w ordynacji podatkowej, a zatem o ulgach w spłacie zobowiązań podatkowych, o umorzeniu, odroczeniu, rozłożeniu na raty. Te instrumenty również mogą być stosowane, one mają wymiar indywidualny. Oczywiście trzeba tutaj prowadzić postępowania, trzeba składać stosowne wnioski. Natomiast rozstrzyganie tych spraw w ramach postępowań podatkowych ma ten plus, że możemy przyjrzeć się dosyć dokładnie sytuacji każdego z podatników. Reasumując, należałoby do problemu wprowadzania tej tak zwanej tarczy antykryzysowej w gminie podejść w taki sposób kompleksowy. Nie tylko w kontekście tych nowych instrumentów i tych nowych możliwości, które daje ustawa, ale również w kontekście innych kompetencji rad gmin oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów, z którymi do tej pory dysponowali. W mojej ocenie przykładowo wprowadzanie zwolnień na podstawie ustawy o zwalczaniu skutków koronawirusa może być ograniczone wyłącznie do tych podmiotów, co do których stosowne rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące stanu epidemii zakazuje w ogóle prowadzenia działalności gospodarczej, a zatem hoteli i restauracji. Pozostałe kategorie podmiotów mogą korzystać z innych form wsparcia, w szczególności z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które w odniesieniu do przedsiębiorców będą udzielane najczęściej w formule D. Minimis. Myślę, że w wielu przypadkach to taki jasny komunikat ze strony wójtów, burmistrzów, prezydentów, czy też organów stanowiących gmin tworzy pewną aurę dla zrozumienia tej sytuacji, w której jesteśmy, i dla próby pogodzenia interesów indywidualnych podatników, przedsiębiorców najczęściej z interesami gminy. Jasny przekaz dotyczący tego, co może gmina dać i co gmina robi dla przedsiębiorców, jest w tej sytuacji bardzo ważny.